Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam Witboja, stację pogodową 3 w 1. Przynajmniej w taki sposób jest opisana na stronie Kickstarter, stronie projektu firmy EcoWit. Swój egzemplarz otrzymałem od firmy EcoWit. Został wysłany 8 stycznia, więc przesyłka w niecałe 2 tygodnie dotarła do Polski. Zestaw składa się z dwóch elementów, z dwóch głównych elementów. Pierwszym to jest jednostka zewnętrzna, drugim jest jednostka wewnętrzna, tak zwany hub. Hub, który łączy się z internetem, no i odbiera dane z jednostki zewnętrznej. Możemy teraz przystąpić do otwarcia opakowania. Pierwsze co widzimy, krótka instrukcja, ale w sumie chyba podobna, dodawana jest do innych stacji firmy EcoWit. No tutaj specyfikacja jeszcze Witboja. Dobra, zobaczmy co mamy dalej. Tutaj może odsuniemy, zrobimy trochę miejsca. Tutaj mamy jednostkę zewnętrzną. Tak to nam się prezentuje. Tutaj kabel do zasilania, podgrzewania, ale w zestawie chyba go nie będzie. Zaraz zresztą zobaczymy. Coś. I to jeszcze z każdej strony pokażę. No tutaj to się za mocno nie zaciska już, więc jakiegoś dużego. Z jakiejś mniejszej średnicy, dużo mniejszej tutaj nie włożymy. No to dosłownie milimetr. Może nawet nie. Trzeba by to zmierzyć, ale to z tego co pamiętam specyfikacji była tutaj calowa rura się mieściła. Jedziemy dalej. Weźmy teraz następny element. Ok, czyli hub zewnętrzny. Tak to nam się prezentuje. Czyli tutaj mamy uchwyt do montażu gdzieś na ścianę. Zainstalować z powrotem. No, na odwrocie. EcoWit Hub, model GW2000AE. No i częstotliwość 868 MHz. Częstotliwość, która komunikuje się z jednostką zewnętrzną. I tutaj mamy na kabelku czujnik temperatury i czujnik wilgotności. To jeszcze możemy wcisnąć. No, kwestia sprawdzenia, do czego to będzie służyło, ale podejrzewam, że to świeżanie łączności z routerem, w przypadku gdybyśmy się chcieli połączyć przez Wi-Fi. Dobra. No, możemy odłożyć, tak. Tak, tutaj mamy zasilacz do huba. No w moim przypadku akurat dostałem w zestawie, widzę, ładowarkę angielską, no ale wyjście USB. Aha, czyli tam też mamy, podejrzewam, będzie kabelek zakończony USB, także tu można to podmienić na jakąś ładowarkę smartfona, coś będzie działało. Może tu jest jakaś specjalna wydajność prądowa,
ale raczej 0,2, 5 V, 1 A, a także standard. W sumie można zamienić to jakąś ładowarką telefoniczną. No i tutaj pewnie będzie kabelek do zasilania huba. O, tak jest, czyli zakończony wtykiem USB, także możemy tutaj tę ładowarkę zamienić na jakąś inną, która będzie pasowała do naszego gniazdka. O, kabel dosyć długi i zakończony takim wtykiem. Tak to wygląda. Tak jak wcześniej wspominałem, tutaj ten kabel zewnętrzny do zasilania tak troszkę w niefortunny sposób jest pociągnięty, mógł gdzieś zostać schowany. Zobaczymy, czy możemy go tutaj jakoś przyłożyć bądź ukryć, gdybyśmy chcieli go zainstalować. Wrócę. Aha, czyli tutaj mamy wcięcie specjalne i możemy go schować, żeby nam tutaj tak nie powiewał na wietrze, wewnątrz rurki, w której będzie zamontowany ten czujnik zewnętrzny. No i od góry deszczomierz, pod deszczomierzem, nie wiem czy będzie widać, solar. Tutaj mamy czujniki od prędkości kierunku wiatru. No i tutaj schowany czujnik wilgotności, czujnik temperatury zewnętrznej. Mamy taką silikonową owijkę i port micro USB. Tak jest, micro USB do aktualizacji oprogramowania. I tutaj mamy, widzę, jakiś okręt. Pokrywa baterii, dwa paluszki, tutaj silikonowa, o-ring silikonowy, żeby tu nic nie przeciekało do środka. Tutaj jest wbudowany. Ładuje nam superkondensator, który jest wbudowany w tym czujniku. I z niego głównie pobierana jest energia. Przynajmniej tak podaje producent. Te baterie, które są tutaj zainstalowane, są jako bufor. W momencie, kiedy ten superkondensator nie zostanie doładowany do 100%, bądź też się już rozładuje w jakieś tam pochmurne dni, to wtedy energia czerpana jest z tych dwóch baterii. A podejrzewam, że tutaj zapotrzebowanie tego urządzenia nie jest zbyt duże, zapotrzebowanie na energię nie jest zbyt duże i te dwa paluszki starczą na dosyć długi okres czasu. Tym bardziej, że to ma być urządzenie do takiego amatorskiego, się tak wyrażę, wykorzystania poprzez zainstalowanie gdzieś na jakimś płocie, na jakiejś balustradzie, gdzieś gdzie chcemy, żeby nam to aż za bardzo tak nie przeszkadzało, ale też jeśli chcemy po prostu podejrzeć jakieś bieżące warunki pogodowe, bez sprawdzania prognoz, tylko instalujemy aplikację na telefonie, klikamy, mamy podgląd tego, co się dzieje za oknem bezpośrednio z tej jednostki zewnętrznej.
Tutaj na ulotce mam jeszcze taką informację, że możemy wymienić czujnik, czujnik wilgotności i czujnik temperatury, jeśli zachodzi taka potrzeba. Więc zobaczmy, spróbujmy, jak to się ma do rzeczywistości. Ok, tu mamy trzy śrubki. Jedna. Dobra, jedna jest odkręcona, druga też już. Jeszcze zostaje nam tutaj trzecia. A, tutaj ten element zostaje, no. Okay, mamy coś takiego. Spróbujmy demontować. Oj. Ok, czyli taka wtyczka. Element wymienny, jeśli zachodzi taka potrzeba. Tutaj zobaczmy oznaczenie. Dobra, zamontujmy z powrotem. Ok, trzyma się, trzyma. Jak zainstaluję sprzęt na zewnątrz, będę zdawał na bieżąco relacje. Myślę, że w formie jakichś takich krótkich filmów, bądź też relacji zdjęciowej. Z tego, jak urządzenie sprawuje się na zewnątrz. Najbardziej interesuje mnie ten deszczomierz. Na grupie beta testerów na Facebooku już tam ludzie testują. Niektórzy czujnik. No i z tego co na razie wynika, troszkę zaniża jednak ten czujnik pomiary. Nie jest to jeszcze jednak dopracowane w 100%. Zobaczymy jak producent z tego wybrnie. Ja też chciałbym to porównać tak dosyć dokładnie z innym deszczomierzem. Najlepiej z deszczomierzem Hellmana jak mi się uda. Z deszczomierzem manualnym. Ale też sprawdzę z drugim deszczomierzem też z firmy Ecovit. Deszczomierzem tym korytkowym. No i zobaczymy, jak to się sprawuje. Ja myślę, że do takich zastosowań czysto domowych będzie dawał radę. Tylko tak jak mówię, deszczomierz to jest ten element, który przynajmniej mnie najbardziej interesuje. Interesuje mnie, jak to będzie mierzyło. No, całkiem zgrabnie. Wygląda. Myślę, że takich urządzeń trochę brakuje na rynku w miarę przystępnej cenie. Też takich, które po prostu będziemy mogli zamontować, które będą nam przesyłać te podstawowe parametry pogodowe. Jeszcze tutaj ostatni rzut oka.
Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jak zamontuję, tak jak wcześniej wspominałem, tą jednostkę zewnętrzną na zewnątrz, dam znać, rzucę kilka zdjęć, krótki filmik i będziemy testować.